W ubiegłym roku w Szranki stanęło ponad 450 fighterów, teraz było ich ponad 100 więcej, aż 574 zawodników zgłosiło chęć udziału w tej chyba największej w Europie imprezie dla młodych karateków. Wszyscy wystartowali i zbierali doświadczenia, które są pomocne na dalszym etapie treningów. Najmłodsza grupa to dzieci 6-7-letnie, nawet u nich już było widać wielkie zaangażowanie, waleczność i też spore umiejętności. Rywalizacja odbywała się ledwie na czterech matach, ledwie, tak to właściwe słowo, bo wydaje się, że przy takiej liczbie startujących potrzebne są co najmniej 2 dni, by sprawnie przeprowadzić zmagania, a udało się wszystko zamknąć w ciągu soboty. Tempo rywalizacji imponujące, brawa dla organizatorów. Zmagania odbywały się od godziny 11 do 19. W Szranki stanęło 6 państw: Austria, Niemcy, Białoruś, Ukraina, Rosja i oczywiście Polska. Z naszych mieliśmy kilkadziesiąt drużyn z różnych części kraju. Wszyscy zdali egzamin śpiewająco. Gościem specjalnym imprezy była Chenge Shepesi z Węgier, mistrzyni świata Open z 2015 roku z Tokio. Co ciekawe, w niedzielę zawodniczka przeprowadziła wspólny trening. Powróćmy jednak do soboty, bo to było clou imprezy. Jacek Lamot, główny organizator, któremu od początku Kobierzyce Cup idealnie układa się współpraca z GCKiS-em i Arturem Kierczykiem, wyróżnił 2 zawodników. Sporo pochwał zebrał Karol Iwański, który drugi kolejny raz wygrał zawody w full kontaktowym kumite 6-7-latków. On reprezentował Wrocław. Zadowolenie mogą być także przedstawiciele Kobierzyc, bo świetnie wypadł Jakub Kiszewski. Organizatorzy już myślą o turnieju 2017. Wiemy, że będzie on jeszcze większy. Dostaliśmy obietnicę, że przygotowanych zostanie aż 6 mat, a mogą zostać rozegrane też dodatkowe eliminacje w Kobierzycach. Wtedy na głównych matach spotkaliby się tylko najlepsi. Blisko 1000 kibiców na stadionie Ławka oglądało pojedynek, który śmiało można nazwać dreszczowcem i deszczowcem, bo zawodnicy rywalizowali przy intensywnych opadach deszczu. Od pierwszej do ostatniej minuty kibice oglądali bardzo taktyczne spotkanie, które rozstrzygnęło się w ostatniej akcji meczu. Początek dla gospodarzy: Ricky Stevens zdobył przełożenie. Szybkie prowadzenie uspokoiło Pantery, które tego dnia prowadził Bartosz Dziedzic. Do końca pierwszej połowy żadna z ekip nie potrafiła się przedrzeć przez zasieki obronne rywali. W Panthers formacją defensywną dyrygowali Kamil Ruta i Josh Alaeze. Obaj zostawili sporo serca na boisku, a ich uderzenia futboliści Seahawks będą odczuwać pewnie przez kolejne dni. Obrona gości jednak równie skutecznie, a nawet skuteczniej neutralizowała biegi m.in. liderów Stevensa i próby Konrada Starczewskiego. Nawet jeśli jedna z drużyn w końcu znalazła sposób na zdobycie większej liczby yardów, to cały wysiłek niwelowały przewinienia. W całym spotkaniu 7-osobowa obsada sędziowska rzuciła blisko 40 flag. Takiej liczby nie pamiętają nawet najwięksi weterani PLFA. Panthers przegrali nieco na własne życzenie, bo popełnili zbyt dużo błędów indywidualnych. Następny mecz Pantery rozegrają 17 kwietnia w Warszawie, gdzie zagrają z ekipą Warsaw Sharks. Kolejny raz futbolistów z Wrocławia zobaczymy w stolicy Dolnego Śląska 30 kwietnia, kiedy zmierzą się w meczu Europejskiej Ligi Mistrzów. Emocji w tym spotkaniu było aż zanadto. To był smutny weekend we Wrocławiu, tym bardziej, że mecz zakończył się niespodziewaną porażką naszej drużyny. Nowy sezon, więc ekipa ze stolicy regionu rozpoczęła fatalnie, ale będziemy oczywiście ją rozliczać dopiero po zakończeniu rywalizacji. Chyba niewielu postawiło na to, że Grom odniesie zwycięstwo, ale stało się. Po raz pierwszy w historii rozgrywek Kosynierzy przegrali mecz na własnym boisku. Walka trwała do samego końca, a nawet dłużej, bo mecz w regulaminowym czasie gry zakończył się wynikiem 8-8. W lakrosie nie ma remisu, więc była dogrywka 2x4 minuty. Decydująca bramka padła tuż przed końcem pierwszej części dogrywki. Wynik spotkania 8-9. Smutne wieści mamy również dla fanów naszego topowego obrońcy Daniela Smazy. Zawodnik Kosynierów doznał poważnie wyglądającej kontuzji ręki. Czekamy na dalsze informacje i trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Nie dość więc, że Wrocławianie przegrywają, to jeszcze mogą stracić jednego ze swoich czołowych graczy. Oby to były tylko złe miłego początki. Sezon przecież dopiero się rozpoczyna, a przegrana i uraz nie zmieniły celów. Kosynierzy wciąż się biją o złoto Mistrzostw Polski. Doceniona została moja 4-letnia praca, mówi Roczek. Dla niego będzie to już 2 kadencja w roli prezydenta federacji. W ciągu tych 4 lat naprawdę dużo się w naszym środowisku zdarzyło. Po pierwsze, w zasadzie 4 lata temu, jeśli chodzi, może zacznę od tej mniej ciekawej strony, czyli z tej strony jakby finansowej, udało nam się w zasadzie zwiększyć budżet 4-krotnie. Dzięki dobrej współpracy właśnie z naszymi partnerami, czyli organizatorami zawodów sportowych i narodowymi federacjami sportu akademickiego. I zmieniliśmy troszeczkę format naszego projektu sportowego, czyli w tej chwili naszym takim
główną propozycją są Akademickie Igrzyska Sportowe Europejskie i również tutaj we Wrocławiu będziemy przyznawać prawa do organizacji tych igrzysk w roku 2020. To przedstawmy nieco Europejską Federację Sportu Akademickiego. Co to za twór i do czego jest tworzony? To jest organizacja, która zrzesza Narodowe Federacje Sportu Akademickiego z całej Europy. Aktualnie liczy 45 członków. Jesteśmy również zrzeszeni w Światowej Organizacji Sportu Akademickiego. Głównie robimy imprezy sportowe. To są dwa cykle. Jedne to jest Akademickie Mistrzostwa Europy. Drugi cykl to są Igrzyska Europejskie Akademickie. Również mamy program edukacyjny. Przed Roczkiem i jego kolegami kolejne wyzwania. Sporo ich będzie na nową kadencję. Myślę, że przede wszystkim EUSA powinna zastanowić się w tej chwili i już nad tym pracujemy, czy w jaki sposób jesteśmy w stanie współpracować ze sponsorami, czyli pewna komercjalizacja naszej działalności powinna nastąpić. Oczywiście nie w jakimś znaczącym stopniu, tym niemniej właściwie nie mamy przychodów w tej chwili żadnych, jeśli chodzi o sponsoring. To jest pierwszy cel. Drugi, powinniśmy znaleźć jakiś taki projekt, który by pozwolił nam coraz bliżej współpracować z uniwersytetami. I myślimy o takim projekcie, który się nazywa Uniwersytet Przyjazny Sportowi, żeby, że tak powiem, nagradzać europejskie uniwersytety takim tytułem, które te uniwersytety mogłyby używać również dla swoich cen promocyjnych. Myślimy o tych uniwersytetach, które mają bardzo dobrą ofertę rekreacyjną dla swoich studentów i również wspierają studentów, którzy są na ścieżce olimpijskiej. Sport akademicki to rekreacja, ale i pierwszy krok do zawodostwa. Coraz więcej młodych ludzi bierze udział w imprezach organizowanych przez Europejską Federację Sportu Akademickiego. W tym roku mamy Europejskie Igrzyska Akademickie w Chorwacji, w dwóch miastach, w Zagrzebiu i w Rijece. Myślę, że będzie to ponad 4000 uczestników. I mniej więcej taka sama liczba występuje w tym roku, kiedy mamy rok Championships. Mniej więcej 4000 uczestników zarejestrowanych. Jeśli doliczymy do tego liczbę wolontariuszy i komitetów organizacyjnych, możemy powiedzieć, że co roku około 10 tysięcy osób jest zaangażowanych tylko w realizację tych imprez i uczestnictwo. W zgromadzeniu we Wrocławiu udział wzięło ponad 150 delegatów i gości.